Małgorzata Klunder, autorka cyklu Niziołkowie z ulicy Pamiątkowej. Zaglądam do internetu na dużym portalu promującym książki. Opinie 37 czytelników, 233 czytelników zarejestrowanych jako aktywni czytelnicy Roberta i Róży, czyli jednym słowem sukces wydawniczy. Dzień dobry. Dzień dobry, mam nadzieję i bardzo się cieszę. Nie znałam tych danych. Pisze pani o dwóch sympatycznych księżach, którzy są uśmiechnięci. Tak, a nawet o trzech, tylko żyją w celibacie. Żyją, jak najbardziej. Na co jest potwierdzenie obiektywne, bo autorka może kłamać, może dla swoich celów ubarwiać rzeczywistość, ale w książce w pewnym momencie na kartach pojawia się poświadczenie obiektywne, mianowicie kota, który księży obwąchał i stwierdził, że pachną trochę inaczej niż jego człowiek. No to który żył w małżeństwie. Test kota zdany. To jest książka dla dzieci? Nie, to jest książka jak najbardziej dla dorosłych. To nie ma nic wspólnego z niziołkami. Oni się nazywają niziołkowie. Nie ma nic wspólnego z małymi ludźmi od Tolkiena. No okładka, patrzę, sugeruje literaturę dla dzieci. Proszę a zobaczyć. To już bardzo proszę. Do wydawnictwa. Do wydawnictwa i do plastyka. Proszę uprzejmie sprawdzić starszą wersję, która nawiązuje do, powiedzmy, pamiętnika, kalendarza. No rzeczywiście. Tolkien. Ale gdzieś nie, mi się... Nie, absolutnie to nie jest dla dzieci. Dzieci się mogą nawet momentami troszeczkę zgorszyć, bo tam od czasu do czasu w sytuacjach zasadnych pada mięso. Czyli brzydkie słowo. Brzydkie słowa. Tak. Od archeologa. Pani jest archeologiem. Tolkien gdzieś mi tutaj w tle majaczy. Tak, no bo główny bohater, czyli tytułowy Robert, kiedy w wieku lat 3 dowiedział się, że się nazywa Niziołek i skojarzył to z lekturą swojej mamy, która akurat czytała Tolkiena, bardzo się ucieszył, wsiąkł w to, swoją pasją zaraził całą rodzinę z przyległościami i oni po prostu kochają Tolkiena. Ale oprócz tego kochają też Sienkiewicza i różne inne książki. Zdradziła mi pani, że była pani dzisiaj w kościele i wpadła pani do głowy scena. Jaka to scena? Tak, mianowicie ksiądz rekolekcjonista z ogromnym zapałem wykładał wiernym, na czym polega wartość niedzielnego chodzenia do kościoła. Przywołał męczenników starożytnych, którzy nie chcieli się zaprzeć, nie chcieli zrezygnować ze świętowania Dnia Pańskiego, pomimo edyktu cesarskiego. No a ja się uśmiechałam, muszę tak brzydko powiedzieć, uśmiechałam się pod wąsem. Myślę sobie, no to może by ksiądz tak powiedział, co się we Włoszech w tej chwili dzieje z zakazem odprawiania mszy. I może by tak właśnie nawiązać do paniki na tle koronawirusa, że tam jakiegoś księdza odprowadzili karabinierzy. Tylko zanim ta książka, pani książka by wyszła, to już dawno będzie po tej epidemii. Przecież tak szybko się nie wydaje i nie pisze. Tak, ale ja się staram zawsze nawiązać do chwili obecnej. Chociaż raz zostałam za to ukarana, bo ośmieliłam się napisać coś do przodu. A potem musiałam poprawiać jeden rozdział, bo w międzyczasie umarł ojciec Jan Góra. A na kartach mojej książki był żyjący. No, życie pisze swój scenariusz. Tak. Jest pani archeologiem, ale już pani nie kopie tak dużo jak kiedyś. Nie kopię tak dużo, ale jeszcze ciągle doglądam od strony archeologicznej na najrozmaitsze budowy. Na przykład? Ciepłociągi, gazociągi, wodociągi, budowę dróg. Dla archeologów jest praca? Oczywiście jest, jak najbardziej. Jest to trochę wyczerpujące. Wyczerpująca też jest bardzo biurokracja archeologiczna, której się robi coraz więcej niestety. Ale zdarzają się bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. Nie tak dawno na Śródce znaleźliśmy przy okazji budowy ciepłociągu, kiedy nieszczęśni ciepłownicy musieli zejść niżej niż to było przewidziane, bo tak na 3 metry z hakiem i wtedy w tymże wykopie wyszły groby z, uwaga, X wieku, groby chrześcijańskie, co było perełką, bo się do tej pory cały czas mówiło, że zwyczaj chrześcijańskiego ogrzebania zmarłych to dopiero Bolesław Chrobry, czyli XI wiek, a tymczasem tam wyszedł X. Złośliwi mówią, że najgorzej na budowę zaprosić archeologa, bo tak, budowa się zatrzyma. Tak, na bank. Tak, zgadza się. Zgadza się, mnie się boją. Ja zawsze roztaczam wszystkie swoje wdzięki, uśmiecham się, mówię, spokojnie, spokojnie, ja dołożę wszelkich starań, żeby nic nie znaleźć. Tak, ale to tak między nami na ucho.
Mam nadzieję, że nie słuchają nas panie konserwatorki. Pisze pani w swoich książkach o pracy archeologa? Czy tak, jeden z moich bohaterów jest archeologiem. Ale nie księdzem jednocześnie. Nie księdzem jednocześnie. Ja sobie żartuję, że ten archeolog uwielbia Indiana Jonesa. Tak bardzo nieortodoksyjnie, bo podobno archeolodzy nie lubią. Tak jak lekarze nie lubią doktora House'a, to podobno archeolodzy nie lubią Indiana Jonesa. Ja lubię, mój bohater lubi. I ja sama z siebie żartuję, że mam nadzieję, że na wzór tego mojego bohatera będą prawdziwi księża traktować moich książkowych księży. Z ciepłym uśmiechem, tak jak ja Indiana Jonesa. Jak tak na panią patrzę i słucham, mam wrażenie, że dla pani pisanie jest tym drugim światem, z którego pani teraz do nas przyszła na chwilę i ma pani dwa życia. Zgadza się, jak najbardziej. I po to pani to robi? Tak, robię to po to. Tak, nawet mi to tak z takim lekkim wyrzutem kilka osób powiedziało, że stworzyłaś sobie świat alternatywny i tak może odrobinkę zapominasz o tym prawdziwym. Taki jest los pisarza. No, coś w tym rodzaju. Tak. Ale przecież pisanie to jest trudna praca i po napisaniu dwóch stron człowiek jest wypompowany i już mu się nie chce pisać. Czasami rzeczywiście rodzi się to w mękach twórczych, a czasami się siada i się pisze, bo tak coś gna z zewnątrz. Bardzo pani dziękuję. Cieszę się, że wyjaśniliśmy sprawę adresata książek, Małgorzata Klunder. Cykl Niziołkowie z ulicy Pamiątkowej. Polecamy, zapraszamy.